rośnie nam sprzedaż, tak samo jak rosną nam też zyski. Także zarówno pod kątem sprzedażowym, jak i wynikowym był to bardzo dobry kwartał. Mimo tego, że odnotowujemy niższą rentowność w Rosji, udaje nam się jako cała grupa utrzymać wyniki na poziomie satysfakcjonującym, na poziomie całej grupy. Rynek polski, na którym nasza sprzedaż rośnie powyżej 30%, to jest związane z upadłością MasterCooka, dzięki czemu rok do roku nasza sprzedaż tak mocno rośnie. Ten efekt oczywiście nie jest do utrzymania w dłuższym terminie, ale na razie póki co przez pierwsze trzy kwartały ta sprzedaż tak mocno nam w Polsce rośnie. Oprócz tego rynek niemiecki, 20% wzrost sprzedaży, rynek skandynawski, kilkanaście procent wzrostu i rynek brytyjski to jest ostatni nasz sukces, na którym rośniemy już w trzecim kwartale nawet o ponad 100%. Amica głównie sprzedaje kuchnie i to są kuchnie wolnostojące, ale też co nas bardzo cieszy, rośnie nam sprzedaż kuchni do zabudowy i płyt grzejnych. A co nas również cieszy, kategoria towarów, których nie produkujemy, a sprowadzamy od innych dostawców, też bardzo dynamicznie rośnie w ostatnim czasie i co ważne, przy dobrej rentowności. Zarówno kategoria lodówek czy zmywarek to są takie obszary, w których rośniemy nie tylko na rynku polskim, ale też na innych rynkach i co jest ważne, przy satysfakcjonującej nas rentowności. Nowe rynki dla nas to są rynki, na których już dzisiaj jesteśmy w niewielkim stopniu, a uważamy, że potencjały tych rynków są na tyle duże, że w kolejnych latach będą coraz więcej ważyć w sprzedaży całej grupy. I takim nowym rynkiem może być rynek hiszpański, na którym utworzyliśmy naszą spółkę handlową. To mogą być rynki takie jak izraelski, czy rynek marokański, czy rynki południowej Europy, na których mamy stosunkowo małą sprzedaż, a na których widzimy duże potencjały, czy też rynek brytyjski, który nie jest może dla nas nowym rynkiem, ale jednak ciągle ważył bardzo mało w obrocie, a w tym roku staje się coraz ważniejszym rynkiem i w przyszłym roku powinien już stanowić udział zbliżony być może nawet do rynku numer 4, czyli rynku skandynawskiego. Jeśli chodzi o dywidendę, to jest wypadkowa kilku zdarzeń, nie tylko naszych dobrych wyników czy pozycji gotówkowej na koniec roku, ale też planów na przyszły rok. I tutaj mamy dosyć ambitne plany, jeśli chodzi o inwestycje w majątek produkcyjny, jak również plany akwizycyjne. Jeżeli zrealizujemy zarówno inwestycje produkcyjne, jak i akwizycyjne, być może to pole do dywidendy będzie nieco mniejsze. Natomiast dla nas kluczowe jest, żeby utrzymywać stabilną pozycję gotówkową spółki, tak żeby dług odsetkowy nie przekraczał dwukrotności EBITDA i to będzie dla nas taki wyznacznik co do tego, czy możemy sobie pozwolić na dywidendę, czy nie. Inwestycje, głównie zwiększenie mocy produkcyjnych w fabryce kuchni, związane z tym, że chcemy zwiększyć wolumen produkcji, jak i zwiększyć asortyment, który oferujemy klientom, na przykład na rynku brytyjskim. Jeśli chodzi o akwizycje, no to są plany dotyczące dystrybutorów na rynkach Europy Zachodniej, z którymi staramy się prowadzić rozmowy dotyczące przejęcia i być może w najbliższych miesiącach okaże się, że z którymś z nich jesteśmy w stanie się porozumieć i taką akwizycję przeprowadzić.